Pochmurne majowe popołudnie. Na trybunach m.in. ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek i trener Krakowi, ale przez wiele lat szkoleniowiec Jagiellonii Białystok Michał Probierz. Stadion w Gliwicach wypełniony do ostatniego miejsca, bo Piaste w rundzie mistrzowskiej sezonu 2018-2019 włącza się w walkę o tytuł. Drużyna, która rok wcześniej dopiero w ostatniej kolejce uratowała się przed spadkiem, teraz przed 35. serią gier ma już tylko punkt straty do prowadzącej Legii. Gliwiczanie prowadzeni przez Waldemara Fornalika wiosną grają pięknie i skutecznie, ale Jagiellonia Białystok też ma o co walczyć, wciąż ma szansę na europejskie puchary. Zapraszam Was na To Był Mecz! W pierwszej połowie długo utrzymuje się bezbramkowy remis. Strzały piłkarzy obu drużyn nie są na tyle groźne, aby Jakub Szmatuła czy Grzegorz Sandomierski mieli z nimi jakiekolwiek problemy. No, w tej sytuacji akurat małe problemy były, ale raczej na własne życzenie golkipera gospodarzy. Wreszcie doliczony czas gry pierwszej połowy. Gerard Badia z lewej strony. Świetne przyjęcie w pełnym biegu. Dogrywa przed bramkę Joel Valencia wślizgiem. Jest gol czy nie? Piłkarze Piasta unoszą ręce, ale gwizdek sędziego milczy. Trzeba grać dalej. Jeszcze wrzutka na Jakuba Czerwińskiego, ale obrońca Gliwiczan zamiast do bramki trafia w Andrzeja Kadleca i łapie się za głowę. Jednak sędzia Jarosław Przybył wraca do poprzedniej akcji. Analiza VAR i na powtórce dokładnie widać, że piłka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. Piast obejmuje prowadzenie. To już druga połowa, obie drużyny mają swoje sytuacje. Po tym strzale głową intuicyjnie piłkę odbija Sandomierski. Kontra Jagiellonii pędzi Arvidas Novikovas. Podanie i strzał Jesusa Imaza z pierwszej piłki broni Szmatuła. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę i świetne przyjęcie piłki przez Novikovasa. Imaz trochę źle złożył się do tego strzału i nie zdołał zaskoczyć bramkarza Gliwiczan, a okazja do wyrównania była znakomita. Wciąż utrzymuje się minimalne prowadzenie Piasta. Na zegarze 4 minuty do końca. Piast po wygranej z Legią przy Łazienkowskiej jest coraz bliżej 6. zwycięstwa z rzędu i awansu na pierwsze miejsce w tabeli. A przecież do końca zostają już tylko 2 kolejki. Ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, bo w pole karne gospodarzy wpada Marko Poletanowicz i jest faulowany przez Aleksandra Sedlara. Co za zwrot akcji w samej końcówce. Znów VAR i znów nie ma wątpliwości. Rzut karny. Znakomita okazja dla gości, aby wywieźć się z Gliwic punkt i praktycznie pozbawić gospodarzy marzeń o Mistrzostwie Polski. Do piłki podchodzi Jesus Imaz. Imaz i gol! Mamy wyrównanie! Jakub Szmatuła był blisko udanej interwencji, ale Hiszpan zmieścił piłkę w bramce. 1-1. Patrzymy na zegarki, to już doliczony czas gry. Piast jednak nie rezygnuje, nie poddaje się i rusza do ataku. Tomasz Jodłowiec do Jorge Felixa, ten nie wykorzystuje znakomitej okazji. Ale Jodłowiec, co za gol, co za uderzenie i wielka radość w Gliwicach. Piast znów prowadzi, dzieją się tu rzeczy niesamowite. Na boisko wbiega nawet trener Waldemar Fornalik. Popatrzmy na tę akcję, raz jeszcze idealne uderzenie i w taki sposób Tomasz Jodłowiec, 5-krotny mistrz Polski z Legią Warszawa, wypożyczony z tego klubu do Piasta, mieści piłkę tuż pod spojeniem słupka z poprzeczką i wprowadza Gliwiczan na pozycję lidera Ekstraklasy kosztem Legii. Piast ma szansę na niespodziewany, historyczny sukces, na pierwsze Mistrzostwo Polski. Coś, co jeszcze niedawno wydawało się być nierealne, jest na wyciągnięcie ręki. Ale oto potężne zamieszanie w polu karnym i kolejny rzut karny dla Jagiellonii. Kibice i piłkarze Piasta w ciągu kilkudziesięciu sekund z nieba spadają do piekła. Po raz kolejny do piłki podchodzi faulowany w tej sytuacji Jesus Imaz. Tym razem Hiszpan wybiera drugi ruch bramki, znów jego intencje odczytuje Szmatuła i wow, broni! Interwencja na wagę 3 punktów, jak się później okaże, interwencja na wagę Mistrzostwa Polski. Piłkarze z Białegostoku są załamani, piłkarze z Gliwic świętują po jednej z najbardziej niesamowitych końcówek meczów w historii Ekstraklasy. Piast wygrywa z Jagiellonią 2-1. Ten mecz kibice w Gliwicach zapamiętają jako spotkanie, które przesądziło o Mistrzostwie Polski. Tydzień później całe Gliwice świętowały największy sukces w historii klubu. Pamiętacie ten mecz? Pamiętacie niespodziewane Mistrzostwo Piasta? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcjach i kciukach w górę.